Tytuł kursu: elementy organizowania procesów transportowych. Moduł: miary efektywności. Temat: wskaźniki efektywności. Do dzisiejszego programu zaprosiłem eksperta w dziedzinie miar efektywności w transporcie, pana Andrzeja Słowika. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od wyjaśnienia, czym w ogóle jest efektywność. Efektywność to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza najlepsze efekty produkcji, dystrybucji, sprzedaży i promocji. A w jaki sposób dokonuje się jego pomiaru? Do tego wykorzystuje się cząstkowe wskaźniki produkcji, wykorzystania zasobów zarówno pracy, jak i kapitału. Efektywność można identyfikować w ujęciu ex post i ex ante. Proszę wytłumaczyć naszym widzom, co to takiego. Efektywność ex post dotyczy określenia rezultatów konkretnych działań. Natomiast efektywność ex ante oblicza się, szacując przewidywane efekty przy zaangażowaniu określonych środków i czasu. Do oceny efektywności stosuje się analizę wskaźnikową. Na czym ona polega? Istota tworzenia wskaźników efektywności transportu polega na ocenie funkcjonowania systemu transportowego oraz porównaniu go do systemów konkurencyjnych. Ocena funkcjonowania systemu transportowego opiera się na zdiagnozowaniu aktualnego stanu systemu transportowego. Porównanie do konkurentów nazwane jest benchmarkingiem. Może nam Pan przybliżyć to pojęcie? Benchmarking skupia się na słabych i mocnych stronach systemu transportowego oraz na poszukiwaniu sposobów i obszarów jego poprawy. Kwestia wskaźników efektywności transportu zobrazuje Państwu plansza pierwsza. Efektywny transport charakteryzuje się budowaniem efektywnych procesów transportowych, wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych wspierających procesy transportowe, zapewnieniem odpowiednich standardów wymiany danych w całym łańcuchu dostaw produktów. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.